Dobra, cześć wszystkim. Druga część filmu na temat tego Samsunga S6. I teraz postaram się zrobić coś takiego, że z tej uszkodzonej baterii wyciągnę sobie ten cały, powiedzmy, kontroler i podepnę go do tej baterii, która została wyciągnięta z jakiegoś tam Samsunga starego. Ona jest sprawna, nie jest spuchnięta, nic. Tyle, że ma pojemność 900 mAh. Ta tutaj ma 2550, ale jak widzicie, jest totalnie zmasakrowana. Także zaczynamy zabawę z otwieraniem baterii. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie, bo to jest bardzo delikatna robota. I chciałbym, kurczę, najpierw dostać się tutaj. Tylko tak patrzę, gdzie mogę coś tu odkleić i jak to jest zaklejone. Także zobaczcie sobie. Ja muszę się dostać tutaj do tego, bo tam będą dwa takie, nazwijmy to piny, do których będzie podłączona ta taśma, nie? Może jakbym zrobił to w ten sposób. Mówię wam, to jest bardzo ryzykowne, bo nie chcę, żeby ta bateria w jakiś sposób mi tutaj zaczęła syczeć, bo chyba nie wiem, gdzie ją miałbym wtedy wyrzucić. Do kibla? Czy przez okno? Ok. Jakoś się udaje to. W miarę. I tak, trzeba ściągnąć tylko tą. Widzicie? Tu już widać nawet. Z drugiej strony są dwa takie piny. W ogóle zmierzę sobie, jakie ona ma napięcie, z ciekawości. Miernikiem. Jest ustawiony miernik na 6 V. I teraz już tutaj mam te dwa. Totalnie dead. Martwa. Uszkodzona jest totalnie. Pomimo tego, że dostała jakieś tam zasilanie, to jest uszkodzona. Dobra, ja się postaram teraz do tego dobrać, tak żeby to odsłonić całkiem. Bo muszę wyciągnąć sobie tą płytkę z tym. I z ciekawości zobaczymy sobie tą płytkę pod mikroskopem, jak ją wyciągnę, nie? Zobaczycie, jak wygląda cały układ ten ładowania takiej baterii. To jest oryginalna Samsunga. Kurczę, jakby to rozwalić. Ok, tak. O, teraz już pięknie to widać. Widzicie? Muszę odlutować tutaj tą całą płytkę. Ona jest jeszcze tutaj zabezpieczona. Także jeszcze raz sobie sprawdzę miernikiem. Mika! Cichutko, co ty wariujesz? Jeszcze raz sobie miernikiem sprawdzę. 0,5 V. Dobra, 0,5 V ma. Czyli minus jest po lewej stronie tutaj. Dobrze. To teraz muszę sobie wziąć moją kochaną lutownicę T12. Podłączyć sobie ją do zasilania i wylutujemy sobie tą. Ona się szybciutko nagrzewa, także to będzie chwila, moment. Minus jest tutaj od tej drugiej strony, plus jest od strony złącza. Także jeszcze raz sobie przyjrzę się dokładniej tym tutaj. Czyli musiałbym odkleić jeszcze ten papier, co jest tutaj na tym. Na moment, ja sobie gdzieś położę na chwilę ją z boku tutaj. Niech mi sobie się grzeje. Wiecie co, ja muszę jeszcze tutaj ściągnąć ten papierek, żeby dostać się centralnie do tych pól lutowniczych.
O, w ten sposób. No, teraz jest super. I tym oto sposobem możemy oszukać praktycznie każdy telefon, tak? Kiedyś tak jak robiłem sobie hobbystycznie BlackBerry, to właśnie miałem jakieś uszkodzone baterie, ale był sprawny cały ten układ ładowania i podmieniałem jakąś tam inną baterią. No i działało, nie? Nawet mam jakiś tam telefon, nawet czego to? No, chociażby Lumi 930, która chodzi na baterii od całkiem innego telefonu. Dobra, ja się tutaj patrzę, jak to zrobić. Plus jest tu jest minus. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Tak to wygląda. Cała płytka. Nawet nie wiem, taki duży bezpiecznik tutaj. Wow. Zastanawiam się, jak to zrobić. Czy to po prostu uciąć? No, 0,5 V, także mi się nic nie stanie. Zrobimy jak saper. Wezmę nożyczki i wezmę, utnę tutaj jedną i teraz drugą. Z drugiej strony utnę i w zasadzie to idzie jutro do kosza specjalnego na utylizację, a to sobie przeszczepimy do tej magicznej baterii. Czyli jeszcze raz muszę sobie miernikiem sprawdzić, gdzie jest minus tutaj, żeby się nie pomylić. Także łapię sobie tutaj. Czyli dobra, minus jest po lewej stronie. Czyli ma być to przygotowane w ten sposób. Tak jak teraz. Weźmiemy zarąbistą cynę, którą ostatnio kupiłem. No jest genialna. Po prostu cyna z kalafonią, Tinol. Super cyna. Polecam. I teraz ja sobie tutaj troszeczkę pocynuję te końcówki od baterii. Pięknie. Pięknie. Zostało mi tylko zrobienie. Jeszcze raz, minus jest tak, plus jest tak, czyli sobie weźmiemy w ten sposób. Ja sobie pocynuję tutaj tą końcówkę. Chociaż mógłbym sobie to złapać, kurczę, trzecią ręką, będzie mi wygodniej to robić. I sobie w tym celu wyciągnę trzecią rękę. Tak, żeby to złapać wygodniej. W miarę tego nie uszkodzić. Dobra, złapmy sobie to w ten sposób. Albo nie, tak. Jakoś tak. Dobra. I teraz sobie tutaj podsunuję tą końcówkę. Chociaż troszeczkę to słabo się trzyma tutaj tej. Może jakbym na górze zamiast tego zrobił, czy coś to złapie tutaj mi na górze. Zaraz zobaczę, minimalnie dam cyny. Okej, na górze złapało fajnie. Zresztą najlepiej wiecie co jest zrobić? Usunąć całą tą blaszkę od baterii, tak żeby tylko została. No, uciekaj.
O, widzicie? Pięknie. Teraz już nie będę miał żadnego problemu z przylutowaniem. Pokażę wam, o co mi się rozchodziło. Trzeba po prostu usunąć z płytki te dwa takie elementy. Widzicie? Plus i minus mam teraz idealnie do przylutowania. Więc już teraz nie będzie żadnego problemu z tą baterią. Jeszcze raz, minus idzie tu, a plus tu, czyli w ten sposób. Minus i plus. No idealnie pasuje. Super. Teraz muszę sobie to połączyć fajnie, żeby to mi się zlutowało. Więc najpierw sobie wezmę. Tutaj przylutuję jedną końcówkę, a potem drugą, czyli najlepiej mi będzie wygodnie to zrobić tak. I okej, dobra, złapię sobie i coś w ten deseń. Dobra. Jedna strona. I teraz tutaj drugą stronę sobie tylko przylutuję delikatnie. Ok. Powiem wam tak. Przylutowane. I wiecie co? Zrobimy mały test. Mały test na tej płycie oczywiście. Ja sobie podłączę tą baterię, tylko czy mi się uda to zrobić? Gdzie ona była podłączona w ogóle? Chwila, niech ja się zastanowię, gdzie ona była podłączona. Tutaj, do tego. Dobra, czyli tak? Czy tak? Ale ząg teraz zaliczyłem. Chwila, to jest tak. Ja, czyli będę musiał kabelki, kurde. Jak ta bateria była podłączona? Tak. Ale ząbka zaliczyłem. Czyli tak o było. W ten sposób. Dobra, czy w ogóle da rady mi się ją na razie podłączyć w tak? W ten sposób. Zrobimy na razie taki głupi test. Sobie wygnę to w drugą stronę. Coś takiego. Włączę baterię. Ok. Bateria, słuchajcie, podłączona jest do telefonu. Zrobimy od razu test na żywca, czy ten telefon teraz się normalnie zacznie ładować. To będzie dobry test. Podejrzewam, że już na tej baterii powinno wszystko pójść ok. Także podłączam USB-ka. Zobaczymy, co się stanie. Ładowanie. Tamta bateria też była rozładowana trochę. Ale po pierwsze, jaką mamy teraz oznakę? Nie gaśnie nam ta bateria. Wskoczyło 0%. Jak będzie 1 szło, 2 i wyżej, znaczy, że jesteśmy w domu. Czyli mamy dobry objaw. Mam nadzieję, że wskoczy na 1%. Jak tak, to biorę sobie dwa kabelki i przedłużę tą baterię tak, żebym... Wiem, jak zrobię. Słuchajcie. Wiem już, jak zrobię. Podłączę baterię ten na ten do tego kontrolera dwa kabelki. Wyprowadzę sobie je troszeczkę tam do tego. Złożę ten telefon. Sobie potem podlutuję baterię. No, tak zrobię. Tylko chciałbym wiedzieć, ile on ma już procent.
A nie mam założonej tej obudowy, a tu da radę kliknąć tym, da. 0%. Dobra. No zobaczymy, co się stanie. Bo tam też było 0%, niby ładowało. No musi wejść na więcej. Chyba, że też jest uszkodzone to ogniwo. Ale wątpię. Aż sobie nawet miernikiem coś posprawdzam. Kurczę, poczekajcie tylko. Chwila, bo coś się chyba załącza. Czerwona dioda. Nie, dobrze. Czerwona dioda, jak się wyłączy ekran. 0%. Ja sobie go odwrócę na drugą stronę. Położę tak. Wezmę miernik teraz z ciekawości. To sobie gdzieś tu położę na bok. Ustawione jest 6 V, także to powinno styknąć bez problemu. I spróbuję się tutaj podpiąć pod te piny od ładowania. 3,90. 3,97. 3,97, ok. Czerwona dioda się zapaliła, widzę z drugiej strony. Odwróćmy go na drugą stronę. Zobaczmy, co się teraz będzie działo. 0%. Ok, ja go potrzymam. Powiedzmy, że jest 17:50, 18. Ja zrobię pauzę. Do 18:10 go potrzymam i włączę nagrywanie z powrotem. Także pauza i widzimy się za 10 minut. Dobra, kochani, wracam. Na moim super zegarku jest już 18:09. Za 10 sekund będzie równe 10 minut. Także patrzymy, coś się stało po naładowaniu przez te 10 minut. Uwaga, włączam go. Ładuje się. 9%. Super. Czyli bateria jest ok. Wow, żeby mi to nie wypadło. Widzicie, jak to tutaj jest w ogóle skręcone. Co za hakerskie metody. Bateria. Jestem ciekawy, przy ilu się on włączy, że system wystartuje. Trzymam go dalej. Może się włączy system. Także zobaczymy sobie, czy jest coś tam zainstalowane, czy jest jakieś hasło, czy coś. Dobra, ja robię pauzę, niech on się ładuje i potem zobaczymy, czy coś się stanie. Przepraszam. 18:10, ja robię pauzę. Jak coś się będzie działo, to będę włączał dalej nagrywanie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Teraz zrobiłem sobie coś takiego, że do tego przygotowałem dwa kabelki od Arduino. Kupiłem takie różnokolorowe kabelki. I teraz jak włożę to gniazdo, tą tasiemkę do telefonu, to tutaj już będę mógł sobie podłączyć później pod te dwie końcówki jakąkolwiek baterię, żeby działało. Nawet będę mógł podłączyć ten telefon pod jakiś zasilacz, żeby on się włączył. Tak, teoretycznie mógłbym go podłączyć pod zasilacz. I słuchajcie, ja teraz zrobię tak, że na razie bateria sobie leży z boku, później ją podłączymy. Ja spróbuję ten telefon dzisiaj uruchomić, ale najpierw zabawimy się troszeczkę. W szczególności chodzi mi tutaj o publikę komentującą. Włożę tą płytkę pod mikroskop. Będę leciał od lewej strony, czyli od minusa, w prawą stronę, do samego tego aż tutaj gniazda. A waszym zadaniem będzie rozkminienie wszystkich elementów, które będą po drodze. Także ja robię pauzę, włączam mikroskop i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem, tak więc lecimy. Ja tylko powiem, pierwszy tutaj ten pin to jest minus, czyli podlutowałem sobie kabelek. Pierwszy element, oznaczenie PLE. Wygląda
Nie będę mówił jak. Ja już wiem, co to jest. Także lecimy dalej. Tu jest plus. Czyli czerwony kabelek do podłączenia baterii. Lecimy dalej. I co my tu mamy? Tu mamy właśnie. To będzie każdy wiedział. To też będzie każdy wiedział. Natomiast tutaj już mamy coś ciekawego o takiej nazwie. Za tym jest. Potem. No i bezpośrednio już idzie do złącza, które idzie do płyty głównej. I tutaj ja bym sobie troszeczkę to zagiął. Bo to jest tutaj. Albo nie, ja zrobię inaczej w ogóle. Żeby nie uciąć tutaj nic, nie, źle robię. Wziąłem niepotrzebnie to. Ja sobie to taśmą kaptonową wszystko zaizoluję, tak żeby nic się tam nie dotykało płyty, nie było żadnego zwarcia. No i tutaj mamy, no to wie każdy, złącza, nie? Do tej całej taśmy. Także nie, no to było proste. Jedynie tutaj jest najbardziej do rozkminienia ten cały układ, który zarządza ładowaniem tego akumulatorka, nie? No ciekawy jestem, czy takie płytki można by wykorzystywać w ładowaniu tych jakichś akumulatorów takich 4, czy 3,7 V. Dobra, to by było na tyle. Pierwsza zagadka. Dobra, to lecimy. Następny etap. Taśma kaptonowa, która posłuży nam za ochronę tej całej płytki w razie jakiegoś tam dotyku z płytą główną telefonu, tak żeby nie było żadnego przypału. I to sobie przykleimy na całej długości. Tak jak to robią Chińczyki, nie? Na bateriach. Znacie to. Ok. Made in China. We Wrocławiu zrobione. Dobra. Nawet jeszcze raz jedną warstwę zrobię. Dla pewności, żeby się tam nic nie przebiło. Także. Jeszcze jedna warstewka. I jeszcze raz to zgrzeje. Złożymy. Dobra, myślę, że już spoko będzie. Teraz to muszę włożyć do telefonu. Też tak zaraz zrobię. Najpierw sobie włożę tu gniazdo. Dobra, mamy to tak. Kabelki sobie umieścimy w środku. Zakładam obudowę, którą jeszcze delikatnie przeczyszczę pędzelkiem z tego kurzu, co się uzbierał przez pewnie ileś tam lat. Ale w dobrym stanie jest wszystko, naprawdę. Jedynie kwestia kupienia sprawnej baterii. I teraz jak to było założone? To było założone w ten sposób. Tak, tak, tak. Bardzo delikatnie to robię. Oczywiście kabelki muszę sobie podciągnąć. Dobra. I teraz tą całą budowę muszę delikatnie włożyć tutaj. Nie no, powiem wam, że bardzo łatwo. Ja sobie jeszcze to potem uszczelnię, jak już będę miał sprawną baterię. I teraz najlepszy będzie motyw. Działał już mi power, czyli teoretycznie będę mógł włączyć ten telefon, ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie podlutuję tutaj tą baterię, ale sobie muszę podsunować. Zapomniałem, że
Kabelki sobie muszę jeszcze tutaj pocynować. Ok, jeden. Teraz drugi. I teraz pytanie, czy ktoś pamiętał, z której strony? Super. Był minus, a z której plus? Ja pamiętam, że na baterii od tej strony po lewej jest minus, od tej strony, czyli jakby od taśmy, jest plus. Ale żeby się upewnić na 1000%, to po to został stworzony miernik. Bierzemy sobie miernik, przykładamy minus do lewej strony, plus do prawej. I tak jest. I tak jest, jak mówiłem. Czyli minus czarny będzie od lewej strony. I teraz sobie podlutujemy ten minusik. Tak mi będzie wygodniej to złapać. Uwaga. Oj, gdzie ta cyna jest? Czekajcie, ja sobie to ustawię tak. Dobra, minus podlutowany. Teraz jeszcze mi został plus. Plus podlutowany. Ciutko. I teraz wiecie co? Teraz jest najlepszy motyw. Obracam to na drugą stronę. Trochę sobie ściemnię tutaj cały ten. Zrobię inaczej jeszcze. Mikroskop mogę sobie już odłączyć. Także użyję sobie tego ładowania. Teraz podłączę z powrotem ładowanie. Zobaczymy, co się będzie działo teraz z podpiętą baterią. Piorun. Powinno pokazać tam chyba, nie wiem, 53%. Patrzcie się, 53%. Nie no, będzie to widać. 53%. Próbuję go włączyć. Co się stanie? To jest mega teraz test. Galaxy S6. Android. Na super haku baterii. Patrzcie. Ej, wiecie co, może ja wycofam na chwilę spoza ekranu, bo ja nie wiem, jakie tu wyskoczą dane. Ja będę tak na chwilę trzymał. Samsung. Włącza się, ale piękny ekran czarny. Ja pierdzielę, to jest oryginalny ekran. Ten ekran jest sporo więcej warty. Jest. Działa! Uhu! Ale dotyk. Nawet żadnego hasła nie ma. Ja pierdzielę. Kamerka. Czy działa kamerka? Please. Autofokus się włączał, słyszałem. Być może coś kamera nie działa. Nie wiem, czy ten. Ale lipa. Nie działa kamera. Ach, zrestartował się. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy po prostu... Ale nie. Aha, bo to dotyka... Kurczę, może on za słabo dotykał, nie? Tam, bo słyszałem, że autofokus chodził. A czasami jest tak, że musi ta cała jakby... Jakby to powiedzieć, kurde. Nie gniazdo kamery, tylko obudowa. Musi być tam dobrze ustawiona. No ale dobra. No co, on mi się teraz restartuje, tak?
Dlaczego? Czyli tu jest już problem z dociśnięciem tej górnej tej. No. Tak, gdzieś tutaj na górze musi ta cała szybka być dociśnięta, bo tam są takie pola, które stykają. I być może on, obwód mu się nie zamyka do końca. I dlatego telefon się nie chce włączyć. Dobra, czyli na pewno trzeba będzie nową baterię jutro wstawić, bo nie będę przecież na takie jechał byle jakiej, nie? Chcę zobaczyć, czy jeszcze raz się włączy. Samsung, Samsung, Samsung. A, włączył się tylko. Aj. Tak, tu jest gdzieś po prostu obudowa musi być dobrze dociśnięta. To on wtedy się włączy. Jeszcze raz spróbuję. Samsung. Mruga. No, teraz się włączy. Na bank. Ładuje się system cichutko. Podświetliły się te i zaraz wyskoczy ekran. Ej, cicho. No. Coś się restartuje. Nie, coś kurde tutaj ten. O, nawet odłączyłem zasilanie. Być może chodzi o ten. No ale włączam go powerem. Weszedł tam do całego tego pulpitu. Ekran sprawny. Trzeba go po prostu dobrze złożyć. I będzie hulał. No, coś jest albo z baterią. Nie potrafi uciągnąć, bo widzicie, już się nie włącza. Czyli na 100% chodzi coś o baterię. Prawdopodobnie. Ta. Włącza się. Się wyłącza. Czyli być może ta bateria jest za słaba, żeby uciągnęła ten telefon. Także ja na tym zakończę filmik. Mega fajna przygoda z tym Samsungiem S6. Jutro jadę do sklepu, kupuję normalną baterię i wtedy będziemy się bawić już przywrócenie tego telefonu do życia normalnego. I oczywiście z tylnią klapką, która już sprawi, że ten telefon nabierze wyglądu. To było na tyle na dzisiaj. Dzisiaj już nie kręcę żadnego filmiku, naprawdę. Nie chce już mi się. Także trzymajcie się, pozdrawiam.